Dzień dobry, oglądacie Państwo kolejne wydanie programu Studio Prasowe. Są ze mną dzisiaj Michał Szewczyk, zastępca redaktora naczelnego Gazety Miejskiej i Andrzej Parecki z Gliwickiej Rady Rowerowej. Dzień dobry. Tak, zanim przejdziemy do gościa, Michale, co Was w tym tygodniu zainteresowało, nad jakimi tematami pracowaliście? Widzę, że na pewno WOŚP Was tutaj zainteresował. WOŚP na początek to było takie podstawowe wydarzenie chyba tego weekendu. Informacja pozytywna, udało pobić się rekord i to dość znacząco, bo o ponad 20 tysięcy złotych. A jeszcze to... można, że tak powiem, cegiełkę dołożyć, bo aukcje w stacji artystycznej Rynek jeszcze dzisiaj trwają. Tak, ciągle ten wynik może być lepszy, także wydaje mi się, że to jest spory sukces gliwickiego WOŚP. Natomiast my przede wszystkim w tym tygodniu również o pieniądzach, natomiast powiedzmy troszkę mniej optymistycznym, mniej optymistycznej scenerii. Po pierwsze dofinansowanie hali Gliwice. Tak w wielkim skrócie miasto wystąpiło z wnioskiem o zapłatę faktur na 105 tysięcy złotych. Pojawił się spór sądowy w związku z tym. W każdym razie ta kwota miała być taką furtką do wystąpienia o resztę obiecanego dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Ta sprawa trwa właściwie od roku. W grudniu zakończyła się rozprawa w drugiej instancji, niestety z wynikiem negatywnym dla Gliwic. Natomiast miasto będzie się jeszcze raz odwoływać, będzie składana kasacja, także ta sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Natomiast szanse na odzyskanie tych pieniędzy, czy w każdym razie uzyskanie dofinansowania dla hali Gliwice, bo to przecież inwestycja, która zabiera dużo kosztów z budżetu miasta, no są już niewielkie, także nie jest to na pewno optymistyczny scenariusz dla Gliwic. No ale wczoraj przejeżdżałam tamtędy, widziałam, że hala Gliwice rośnie i już zaczyna lśnieć, bo już się, że tak powiem, zaczyna szpić. Z zewnątrz ona faktycznie wygląda już całkiem dobrze i tak naprawdę wydaje się, że można by było zaczynać już koncertowanie tak naprawdę wewnątrz hali, ale z tego co rozmawialiśmy też z przedstawicielami PFIK, dużo czasu jeszcze zajdzie na wyposażenie obiektu, na to co się będzie działo wewnątrz, na wszystkie instalacje, także tam jeszcze poczekamy troszeczkę na tą pierwszą imprezę. I też pewnie poczekamy na operatora technicznego tego obiektu, bo w zeszłym roku ogłoszono konkurs i że tak powiem nie wiadomo jak się skończył. On jest ciągle szukany, natomiast z naszych informacji wynika, że już jest coś na rzeczy, także być może w najbliższych miesiącach pojawi się jakaś optymistyczna informacja, bo faktycznie na razie te starania spaliły na panewce i nie udało się znaleźć kogoś, kto by faktycznie mógł zarządzać w sposób efektywny tą halą. Zobaczymy, mam nadzieję, zarówno wydaje mi się Urząd Miasta, jak i gliwiczanie, którzy wspierają tą inwestycję, czekają właśnie na wybór takiego operatora, bo on gwarantuje atrakcyjny dobór imprez po zakończeniu budowy. Tak, pieniądze też poruszane są przy temacie DTS-ki. W środku widziałam, że już jest taki artykuł dotyczący, o co chodzi. Na szczęście on nie dotyka bezpośrednio nas, mieszkańców, natomiast dotyka małych przedsiębiorców, czyli de facto też być może niektórych gliwiczan. Jest to spór o zapłaty niektórych faktur. Generalnie podwykonawcy nie otrzymują pieniędzy od wykonawcy. To jest taki dość zawiły spór, pisze o tym Michał Pac-Pomarnacki. Najgorzej na tym wychodzą właśnie mali przedsiębiorcy, dla których często ta zapłata tej jednej faktury to jest być albo nie być. O tym szczegółowo piszemy właśnie w Miejskiej. Z takich optymistycznych informacji... Z takich optymistycznych informacji, o tym będziemy na pewno za chwilę rozmawiać, to jest kwestia wypożyczalni rowerów miejskich. To jest taki temat, którym często się zajmujemy. Do tej pory nie mieliśmy optymistycznych informacji. Tym razem już jest światełko w tunelu dla wypożyczalni rowerów miejskich. Ten temat był poruszany na Komisji Rady Miasta. Został określony mianem galanterii przez wiceprezydenta Wieczorkę, galanterii miejskiej. Natomiast jest spora szansa, że nawet jeszcze w tym roku system miejskiej wypoczalni ruszy w Gliwicach.
Czy na pewno w tym roku to jeszcze jest jednak znak zapytania, na tym jeszcze gdzieś tam się unosi. Natomiast tak czy siak wydaje się, że już ta inwestycja jest na dobrej drodze do realizacji. Myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać, także może wrócimy do tego później. Jeszcze chciałbym zasygnalizować z takich tematów, które są gdzieś blisko mieszkańców, temat zanieczyszczeń w powietrzu, bo w zeszłym tygodniu, nie wiem czy wiecie, w Gliwicach było jedno z najgorszych, jakość powietrza była jedna z najgorszych w całym województwie. Bodajże w zeszły wtorek była najgorsza w całym województwie, także było bardzo źle. Natomiast my proponujemy pewien taki pomysł, też rozmawialiśmy już z magistratem na ten temat, pomysł, który pojawił się w Krakowie. On też wzbudził sporo kontrowersji, on wszedł w życie z początkiem tego roku. Mianowicie, kiedy stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu przekracza pewien wskaźnik, w tym momencie kierowcy mogą poruszać się komunikacją miejską za darmo w Krakowie. Pytamy, jak to, czy jest taka szansa w Gliwicach. Szczegóły w artykule w Gazecie Miejskiej. Było też sporo komentarzy na portalu 24 Gliwice, także wydaje mi się, że to jest temat, który wielu może zaciekawić. Tak, i pewnie będzie powracać, bo teraz akurat, w sensie dzisiaj już nie ma problemu smogu, no bo troszkę popadało, powiało i gdzieś to, że tak powiem, poszło dalej. Kraków tutaj wydaje mi się jest takim wyjątkowym miastem, bo oni poza tym, że właśnie chcą ograniczyć ten ruch samochodów, to jeszcze właśnie ograniczają tą niską emisję poprzez właśnie zmiany pieców. U nas ponoć też można wymienić piece na inne, bardziej ekologiczne, ale ponoć z tym też jest problem. I widzę tutaj jeszcze jeden temat komunikacyjny, karty ŚKUP. Co o nich sądzicie? Opłaca się je, że tak powiem, mieć, nie opłaca? Myślę, że najwięcej mogą powiedzieć użytkownicy tak naprawdę tych kart. Ja sam osobiście nie korzystam, natomiast korzysta moja żona. Ona chwali. Kasia też sądowała, jak to wygląda wśród użytkowników. Również zebrała pozytywne opinie, natomiast wiem, że sporo osób narzeka. Natomiast my właściwie mamy same pozytywne sygnały, także bardziej koncentrujemy się po prostu na tym, na efektywności tych kart, na cenach, jakie w tej chwili obowiązują. 20 tysięcy osób w tej chwili już korzysta z karty ŚKUP. Wydaje mi się, że to jest jednak argument jakiś, który przemawia za tym rozwiązaniem. Niektóre miasta, szczególnie już te zachodnie, na przykład Londyn, już chce w ogóle jakby odejść od tych takich normalnych papierowych biletów, Tak, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest rozwiązanie, bo wiadomo, jak to wygląda, jaka jest historia wprowadzania karty ŚKUP. To była taka droga przez mękę tak naprawdę. I faktycznie jest to projekt spóźniony o te kilka lat. W tej chwili to już nie jest żadna nowoczesność, to już jest pewien rodzaj przyzwoitości i tak naprawdę nie jest to pewnie jakaś taka nowinka techniczna, tylko po prostu fajne rozwiązanie, które troszeczkę upraszcza nam poruszanie się komunikacją miejską. Tak, jeszcze widziałam w tym numerze, że macie przeprowadzkę pewnej ważnej instytucji do nowej siedziby. Czy już wiemy, kiedy policjanci z akademickiej tak przeprowadzą się na Pszczyńską? Z tego, co wiemy, jest duża szansa, że w marcu. Obiekt już stoi, tak jak widać też na zdjęciu. Natomiast być może jest troszeczkę tak jak z halą Gliwice. Z zewnątrz już jest bardzo fajnie, natomiast pewnie trwa jeszcze doposażenie tego obiektu. W marcu i to być może będzie też dość huczne otwarcie, ponieważ to ma być taka standardowa jednostka, która ma prezentować właśnie tą nową standaryzację komisariatów, także wydaje mi się, że może być dość hucznie, pewnie się spotkamy na konferencji, obejrzymy obiekt od wewnątrz i od zewnątrz pewnie raz jeszcze. Od zewnątrz chyba nie każdemu się podobało, bo widziałam, że już tam jacyś wandale swoje dzieło zostawili. To jest chyba specyfika niestety tego rejonu miasta, bo też ten obiekt, gdzie w tej chwili jest ZUS, to jest Pszczyńska 44 bodajże, też już jest wymazany niestety. Także no, niestety od tego nie uciekniemy. Dobrze, to jeszcze też macie w tym numerze wręczenie Gliwickiego Lwa. Była gala, tak? Widziałem, że byliście też z kamerą. Tak, oczywiście, że byliśmy. Nawet się spotkaliśmy redakcjami. Werdykt zaskakujący? Myślę, że nie. Tym bardziej, że panowie się znają już długi czas. A poza tym za niedługo się panu rektorowi kończy kadencja, więc może to też była taka, powiedzmy, nagroda dla niego za to, co zrobił. Także to... A może powiedzmy jeszcze dla widzów, którzy nie wiedzą, kto otrzymał
Gliwickiego Lwa, rektor Andrzej Karbownik, profesor Andrzej Karbownik, Gliwickim Lwem 2016. Tak. To co, teraz przechodzimy do naszego gościa, który dzisiaj przyjechał do nas na rowerze, oczywiście, mimo tej pogody. Biegacze mówią, że ponoć nie ma złej pogody na bieganie, rowerzyści chyba tak samo mówią i dodają, że trzeba się po prostu dobrze ubrać. Zdecydowanie podstawą wygodnej jazdy na rowerze i przede wszystkim przyjemny jest odpowiedni ubiór. A temperatura to nie jest większa przeszkoda. No, w zależności od tego, jaką mamy temperaturę, czy jest cieplej, czy jest chłodniej, po prostu nakładamy więcej warstw i jest dobrze. Tak, kolarstwo w Polsce wydaje mi się, że no, ma się coraz lepiej. To znaczy pojawiają się takie nazwiska jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, którzy po prostu ożywiają polską publiczność i to też zachęca do tego, żeby tacy normalni ludzie też na ten rower wsiadali. I teraz pytanie do Ciebie, Andrzeju, czy w Gliwicach jest dobrze to pod względem ścieżek rowerowych, czy dobrze się jeździ po Gliwicach? No, na szczęście do jazdy na rowerze nie potrzebujemy roweru za kilkadziesiąt tysięcy, jak Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski. Jeżeli chodzi o jazdę po Gliwicach, no to no niestety nie jest ona zbyt przyjemna. Dróg rowerowych jest mało stojaków. Przy imię, gdzie możemy zostawić swój rower i nie bać się o to, że ktoś go nam ukradnie. Rowerzyści mimo to korzystają z gliwickiej infrastruktury, co bardzo cieszy, ale na pewno chcieliby mieć tę infrastrukturę w trochę lepszej jakości. Andrzeju, ty reprezentujesz Gliwicką Radę Rowerową. Brzmi to dosyć, można powiedzieć, poważnie, ale o co w tej radzie chodzi? Co takiego robicie? Gliwicka Rada Rowerowa działa od kilku lat i zrzesza gliwickie stowarzyszenia, organizacje oraz pojedynczych rowerzystów. Stanowimy pewnego rodzaju platformę konsultacji gliwickiego środowiska rowerowego i dzięki temu staramy się przemawiać w miarę jednym głosem. A jakie są Wasze pomysły na to, żeby w Gliwicach dla cyklistów było lepiej? No, podstawą tego na pewno jest powstanie dróg dla rowerów, odpowiedniej liczby stojaków w mieście, no i może również utworzenie tej miejskiej wypożyczalni, o której już rozmawialiśmy. Rozumiem, że Tobie ten pomysł się podoba. Bardzo mi się podoba. Uważam, że poprawi jakość jazdy na rowerze w mieście. Będzie dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej, ponieważ w chwili obecnej, jeżeli na przykład chcemy dostać się na rynek, to od najbliższego przystanku ta odległość jest jednak dosyć spora, więc można w tym momencie wypożyczyć rower i sobie spokojnie podjechać. Uważam, że w wielu miastach się to sprawdziło, choćby ostatnio w Katowicach. Nie, co prawda powstały tylko 3 stacje, ale mimo wszystko ludzie chętnie z tych rowerów korzystali. Gliwice są już przygotowane z infrastrukturą właśnie na taką inwestycję? Nie, ale zawsze powtarzam, że najpierw był rower, a dopiero potem była infrastruktura, więc wydaje mi się, że w wypadku wypożyczalni tak by właśnie było. Jak ta sytuacja gliwicka prezentuje się na tle innych miast? I mam tu na myśli nie tylko miasta tutaj nasze z regionu województwa śląskiego, natomiast także po prostu w skali Polski. No, powiedziałbym, że bardzo dobrze sytuacja wygląda w Trójmieście. To był taki sztandarowy przykład miast, które postawiły na rowery. Dobrze sytuacja wygląda w Krakowie. Kraków właśnie od tego roku ma drogę rowerową, która łączy centrum z Nową Hutą, czyli de facto dwie największe dzielnice. I powstała tam między innymi tak zwana estakada rowerowo-tramwajowa, przez którą przejeżdża tramwaj i wyraźnie skraca drogę pomiędzy dosyć gęsto zamieszkanymi rejonami miasta. Więc na tym tle w Gliwicach tych dróg dla rowerów jest niewiele, nie są one dobrej jakości i wydaje mi się, że gliwicy rowerzyści, którzy mieli okazję jeździć w innych miastach, to na pewno nie są zbyt zadowoleni. A co tak naprawdę możemy w tej chwili zrobić, żeby tą jakość dróg poprawić? Bo często pojawiają się takie informacje ze strony urzędników, że w przypadku przebudowy ulicy, przebudowy skrzyżowań te drogi rowerowe się pojawią. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. Gliwice przyjęły koncepcję rozwoju dróg dla rowerów w mieście. Niestety nie jest ona aktem prawa miejscowego, w związku z tym stanowi pewnego rodzaju zbiór zaleceń. Tam są wyznaczone odpowiednie standardy, jak drogi robić, gdzie one mają powstać, etapy ich powstawania, więc wydaje mi się, że narzędzie do tego jest. Natomiast miasto często stwierdza, że lepiej zrobić jeden dłuższy kawałek niż parę krótszych.
Natomiast jeżeli infrastrukturę będziemy realizować w sposób konsekwentny i przy okazji przebudowy dróg zaczniemy od razu tworzyć infrastrukturę również w jakieś dalsze zakątki, to jest chyba tak naprawdę najlepszy sposób, żeby to stworzyć. Pamiętajmy również o takich drobiazgach jak przejazdy dla rowerów, żeby rowerzysta nie musiał zsiadać z roweru, kiedy przekracza jezdnię, o stojakach dla rowerów w odpowiednich miejscach, żeby nie trzeba było tych rowerów przyczepiać do znaków czy latarni. Tak, jeszcze są w niektórych miastach takie stanowiska do naprawy rowerów. To też wydaje mi się, że fajnie by było, żeby się w Gliwicach takie miejsca pojawiły. Panowie, a teraz pomarzmy troszkę. Wprawdzie jeszcze nie ma takiego sezonu kolarskiego stricte. Maj będzie Giro d'Italia, później będzie Tour de France, we wrześniu Tour de Pologne, który przejeżdżał do tej pory koło nas. Jak myślicie, czy jest szansa na to, żeby kiedyś właśnie meta była w Gliwicach? Wydaje mi się, że szansa na pewno jest, bo zawsze są jakieś szanse. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy przed programem, Andrzej wspominał, że to są lata lobbowania tak naprawdę za tym pomysłem. Tak, i kilkaset tysięcy złotych też. Kilkaset tysięcy złotych. Ale doskonała promocja. Ale pewnie też niedoskonała promocja. Wydaje mi się, że jako, że Tour de Pologne dojeżdża do Katowic w tej chwili, nie byłoby problemem, by na przykład trasa została poprowadzona przez całą aglomerację, zwłaszcza, że mamy potencjał wśród kibiców, bo jest ich na pewno dużo. Katowice były praktycznie zablokowane, cieszyło się to dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. Także tak z mojego punktu widzenia jako laika wydaje mi się, że szanse na pewno ku temu by były. Tylko pytanie, czy są też takie chęci wśród tych, którzy mogą lobbować, tak? Ja się oczywiście zgadzam z tym twierdzeniem. Wymaga to wiele nakładu pracy, wiele poświęceń w mieście, ale również tego, żeby przekonać się Czesława Langa, żeby właśnie trasę Tour de Pologne poprowadził przez Gliwice. Jest tak najbardziej do zrealizowania. Wydaje mi się, że mamy wiele ciekawych miejsc do pokazania. Tak samo na trasach dojazdowych, jak i w samym mieście, więc w Krakowie na przykład etap kończy się na rynku, przejeżdża przez Stare Miasto. Jest to doskonały sposób, by wypromować miasto. U nas pomimo wąskich ulic również byłoby to do zorganizowania i na pewno pokazałoby w ciekawy sposób miasto. No i na pewno to, że wyścig jest transmitowany na cały świat, ponieważ należy do tej kolarskiej ekstraklasy, przyczyniłoby się do tego, że ktoś by może powiedział wreszcie, że Gliwice są miastem rowerów. Właśnie, miastem rowerów, a mi się teraz wydaje od dłuższego czasu, że są miastem biegaczy. Jest dużo właśnie biegów organizowanych, teraz był na przykład w niedzielę piąty bieg wośpowy. No a co właśnie z rowerzystami? Gdzie oni mają się ścigać? Gdzie oni mogą właśnie poczuć ten duch rywalizacji? Wydaje mi się, że chyba we wrześniu będzie znowu na Czechowicach, będą kolejne zawody MTB, no ale trochę tego mało, nie uważacie? No mało, natomiast tutaj rozmawiamy o kolarstwie górskim, jeżeli chodzi o takie kolarstwo szosowe, czyli jazda po ulicach, no to tego tak naprawdę nie ma zbyt wiele w Gliwicach. No a jakby jeżeli mówimy o tych kwestiach z perspektywy zwykłego rowerzysty, to zwykłemu rowerzyście, który dojeżdża do pracy czy do szkoły, zależałoby na tym, żeby ta infrastruktura była asfaltowa i żeby można było po niej w bezpieczny sposób jeździć. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, ta taka powszedniość tej jazdy na rowerze, niekoniecznie imprezy, które są organizowane gdzieś w jakimś takich ramach pewnych zasad, tylko właśnie codzienność i możliwość poruszania się zamiast samochodem to właśnie na dwóch kółkach. Ja tylko dodam, że właśnie infrastruktura zawsze tworzy się z myślą o tych najsłabszych użytkownikach ruchu, czyli ludziach, którzy niekoniecznie codziennie przejeżdżają setki czy dziesiątki kilometrów, tylko wykonują swoje codzienne czynności, używając do tego roweru. To co, panowie, trzymamy kciuki za nowe ścieżki rowerowe i jak będą, to co, będziemy testować razem, rozumiem? Oczywiście. To ja dziękuję za dzisiaj. Moimi gośćmi byli Andrzej Parecki, Gliwicka Rada Rowerowa oraz Michał Szewczyk, zastępca redaktora naczelnego Gazety Miejskiej. Dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień.